Radio M107 i 6 FM. Rozmowa poranka. 8.13. Witam Państwa raz jeszcze i witam naszego gościa. Dzisiaj przewodniczący Regionalnego Sekretariatu Nauki i Oświaty NZZ Solidarność w regionie Śląsko-Dąbrowskim, pan Lesław Ordon. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Dzisiaj nie Dzień Nauczyciela. Właściwie jesteśmy miesiąc po Dniu Nauczyciela, a dwa miesiące po proteście nauczycieli w Warszawie. W połowie września wybraliście się, żeby protestować przeciwko polityce, zwłaszcza pani minister Edukacji Narodowej. Minęły dwa miesiące, wtedy mowa była o tym, że czara goryczy przelana. I co z tą czarą goryczy dzisiaj? No, niestety, od tych dwóch miesięcy nic nie stało się konstruktywnego. Pani minister deklarowała, że niezwłocznie spowoduje spotkanie, by rozmawiać o tych problemach, które myśmy artykułowali na proteście. No więc dla Pani minister słowo niezwłocznie trwało dwa miesiące. Więc dla nas to już po pierwsze było już to było skandaliczne. Po drugie, to spotkanie, które do, do, do którego doszło w zeszłym tygodniu, też było skandaliczne, bo zaprasz... No właśnie, do, dodajmy, że w zeszłym tygodniu było kolejne spotkanie. Tak, doszło do spotkania z pani minister z naszej strony społecznej, samorządu, przedstawicieli samorządów terytorialnych, do spotkania, na którym na dzień dobry pani minister powiedziała, że ma mało czasu. Więc musiał się spieszyć i nasze postulaty, nasze punkty, jakie byśmy zgłaszali, by były poruszone na, na tym spotkaniu, dla nich nie miała czasu, by im poświęcić choćby chwilę uwagi. Te punkty, to przypomnijmy pro, państwa postulaty to były od początku. Finansowe, ale także sprawa oceny nauczycieli. Tak. Co w tej ocenie nauczycieli taki niepokój albo niechęć budzi związków zawodowych, czy w ogóle nauczycieli? To znaczy tak, no, ocena, powiem może trzeba, szanowni państwo, powiedzieć tak, no, nauczyciel zawsze był oceniany. To nie jest tak, że nie byliśmy oceniani, nasza praca nie była oceniana i nagle teraz jest jakiś wielki larum z naszej strony, że będziemy oceniani. Myśmy byli oceniani. To, co pani minister wprowadziła swoimi przepisami, ustawą i rozporządzeniem spowodowało chaos w szkołach, dodatkowo biurokrację. A to, co myśmy mówili na początku, na wiosnę tego roku, kiedy jeszcze to były projekty rozporządzeń, w tej chwili widzimy, że to się już niestety sprawdza. Są już pierwsze odwołania w kuratoriach od oceny. które są uznaniowe, od początku, są niesprawiedliwe. Od początku tego roku szkolnego obowiązują te nowe przepisy, a oceny dokonuje, czy też kryteria ma przygotować dyrektor szkoły, tak? To tak w jego dyrektor ręku w przygotowuje stopniu. regulamin i dyrektor tej oceny dokonuje i już mamy pierwsze Sygnały, właśnie, że to, o czym mówiliśmy, o tej uznaniowości, o tym nieuznawaniu pewnych działań albo. I to się w tej chwili już dzieje. Nauczyciele widzimy, są krzywdzeni przez dyrektorów. Czyli ten czarny scenariusz się sprawdza. No, niestety się sprawdza. A pani minister jest głucha na nasze argumenty. Z drugiej strony, jako społeczeństwo, jako rodzice dzieci, chcielibyśmy, żeby nauczyciele byli na jak najwyższym poziomie i żeby jakaś ocena się dokonywała. Pan zresztą mówi, że ocena się dokonuje, tylko była na innych zasadach. Tak. Jeśli chodzi o, o taki PR-owy wymiar, no to pewnie trudno nauczycielom przekonać opinię publiczną, że y, zmiana zasad. Zawsze patrzy się tak, że ocena jest potrzebna, wszyscy tak. wiemy, różnie bywa. A co mogłoby uzdrowić sytuację? Jak ta ocena według państwa powinna wyglądać, żeby y, było dobrze? To znaczy, generalnie ten system nowy, który w tej chwili był, został wprowadzony, on po pierwsze nie spowoduje, że poprawi się jakość nauczania. To jest po pierwsze. Po drugie, powoduje dodatkowe obciążenie biurokratyczne, obciążenie i nauczycieli, i dyrektorów szkół. Po trzecie, będzie też generowało dodatkowe obciążenie dla kuratorów w sytuacjach, kiedy nauczyciele będą się odwoływać, a już się odwołują od tych ocen, które już w tej chwili zostały im dokonane. Tak, dalej to będzie budziło. Już to tworzy pewną frustrację. Jak będzie frustracja, no to będzie gorszy pracownik, bo będzie bardziej zestresowany, bardziej zniechęcony. Więc generalnie nie widzimy tutaj żadnych pozytywów, same negatywy. I niestety ten czarny scenariusz, tak jak już powiedziałem, on się w tej chwili zaczyna sprawdzać i nie wiem do, do czego to doprowadzi, ale na pewno my jako Solidarność nie godzimy się, i to jest nasz postulat, by, by pani ministra się z tego bardzo złego rozporządzenia wycofała. To jeszcze, tylko, żeby... I, żeby, Możemy usiąść, możemy rozmawiać, hmm. tylko rozmawiać tak, by y, było to z korzyścią dla systemu edukacji, jak i dla pracowników. Żeby zamknąć wątek y, tych ocen, co bu... jeszcze raz zapytam, co byłoby najlepszym rozwiązaniem? Czy to nie dyrektor powinien ustalać kryteria? Czy powinny być jedne dla całego kraju spójne? Czy nie rodzice powinni brać udział w tej ocenie? To znaczy, tak, Zdanie nie... jest ważne, ale. tak to, no przede wszystkim nasz pierwszy postulat z tym związany, czy jedyny postulat, by wycofać się z tych kryteriów, z tej oceny, w tej formule, jaka jest obecnie, powrócić do starej. Można rozmawiać, tak powiedziałem, można roz... chcemy rozmawiać i jesteśmy gotowi rozmawiać na temat pracy naszej, warunków pracy, bo to powinno wszystko być ze sobą powiązane. Warunki pracy się nie poprawiły, Dodaje, dodaje się nam dodatkowo biurokratyczną pracę nami dyrektorom szkół, więc wycofać się z tego, a potem siadamy i rozmawiamy, co ewentualnie poprawić w tej ocenie, poprzedniej której była, bo myśmy oceniani byli w przeciągu całej naszej kariery zawodowej wielokrotnie, więc wrócić do starego systemu, ewentualnie go poprawić. Ten obecny system jest bardzo zły i nic dobrego on nie da ani szkole, ani dzieciom, a szczególnie też nauczycielom. Ale nie widać przełomu, to znaczy po tych rozmowach, o których pan mówi, nie pozostajecie na swoich odrębnych stanowiskach. Tak, pozostajemy na swoich odrębnych stanowiskach. Mam w ogóle wrażenie, że pani minister edukacji dzisiaj funkcjonuje w odrywaniu od rzeczywistości. Ona nie wie jaka jest rzeczywistość szkolna, nie wie jakie są faktycznie problemy w szkołach dzisiaj i, i, i albo ma złych bardzo doradców, no, źle się dzieje i to nie jest dobre dla dobra edukacji. Panie przewodniczący, wiemy też o nowym podziale subwencji oświatowej. To taka wiadomość z ostatnich dni. E, zostały przedstawione założenia na przyszły rok. Ma wynieść mhm. prawie 46 miliardów złotych. Przede wszystkim ma być trochę inaczej dzielona na samorządy. Podwyżka ma być, jak czytamy, o 3,40% na jednego ucznia do kwoty 5593 zł. Mhm. Tyle ma wynosić oświatowa subwencja w przyszłym roku na jednego ucznia. Niektórzy komentują, że miała być podwyżka 5% dla nauczycieli, ale podwyżka o 3,5% prawie na ucznia. No to jest różnica między tym 5 a 3,5%. Jest korelacja między tymi sumami? To... Nie, 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 nie ma tej korelacji. Po pierwsze, subwencja oświatowa to jest dopiero projekt, który pojawił się 5 listopada. Czyli jesteśmy na, na wstępie do, w ogóle zaczęliśmy teraz negocjować to rozporządzenie, ale subwencja jakby. Sama w sobie jest problemem, ponieważ utrzymanie oświaty to nie jest sama subwencja. I my jako solidarność zgłaszaliśmy już wielokrotnie. To też jest jeden z naszych postulatów, który wybrzmiał na naszej manifestacji we wrześniu, że chcemy innego w ogóle systemu naliczenia finansów na edukację. Dzisiaj samorządy twierdzą masowo, że subwencja nie starcza, ale też nikt nie ma świadomości, że utrzymanie oświaty jakby, no, dzieje się z dwóch różnych woreczków, dwóch garnuszków. Jedno to zadanie własnej gminy, to jest utrzymanie budynków, media, etc. Z drugiej strony właśnie jest ta subwencja oświatowa, która w części, w zdecydowanej części to generuje to podwyżki, czyli w ogóle wynagrodzenia dla nauczycieli i plus jeszcze do tego dochodzą zadania, jakie państwo zleca samorządom względem edukacji. I te 46 miliardów złotych, no to jest niecałe 46 miliardów, to jest więcej niż w zeszłym roku, w tym roku, bo to było około 42 z haczkiem. W tym jest oczywiście przewidziane pieniądze na podwyżki 5% dla nauczycieli to będzie gdzieś około 2-2,5 miliarda złotych będzie generowały te podwyżki. W każdym razie nie widzimy w tym projekcie dobrych rozwiązań, bo pięknie brzmi to, że będą dodatkowe pieniądze przewidziane choćby na przykład dla psychologów, pedagogów, ale na przykład nie wiemy w jaki sposób by to miało, bo to rozporządzenie tego nie rozwiąże, w jaki sposób te pieniądze miały być dzielone. Czy dlatego, że jest pedagog, psycholog w szkole nie wiem, na, na etacie, czy jest na tatu, czy tych zadań jest więcej, czy jest mniej, czy te pieniądze będą dzielone na podstawie ilości orzeczeń, poradni psychologiczno-pedagogicznych, tego nie wiemy. To, to rozporządzenie tego nie reguluje, ani inne, które powinny być obok. Stąd najprawdopodobniej nasza opinia do tego rozporządzenia będzie negatywna. Mówię o Solidarności. Tego. Mówię o tym o rozporządzeniu. Dokładnie. Y, bo ciągle nie, nie wiemy, jakie są standardy, ilo, jak są liczne klasy. Bo w, tej, w dwóch różnych gminach o podobnym charakterze y, inaczej te pieniądze mogą być rozdzielane. W jednej będą klasy powiedzmy 30-osobowe, w drugiej będą 20-osobowe, i ta subwencja będzie albo starczała, albo nie będzie starczała. Y, więc y, sposób przeliczania i sam system obecny finansowy jest zły. My to postulowaliśmy, już od dawna postulujemy, żeby to zmienić, pani minister i rząd, pa, szczególnie pani minister, deklaruje chęć zmian, chęć zmian, tak, 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 po czym y, y, mija kolejny rok i jest po staremu. No, nie na tośmy się omawiali z panią minister i y, to nie jest dobre rozwiązanie dla edukacji, dla systemu. Także sama subwencja y, jako... Jako pewne zjawisko, jako pewna jaka rzecz opszolna jest, ale my się z nią nie zgadzamy i uważamy, że powinno być to inaczej w ogóle konstruowany budżet edukacji i oświaty, bo też nie wiemy, ilu jest nauczycieli rząd chyba też nie wie, mówimy o pewnych etatach przeliczeniowych. Mówi się o około 600 tysiącach. To nie da się policzyć, ilu jest nauczycieli w Polsce? Teoretycznie da się to policzyć, ale system oświatowy pokazuje etaty przeliczeniowe, czyli tak naprawdę nie wiemy ilu jest nauczycieli. My wiemy, że około 800 80 tysięcy. Osobogodziny. To są bardziej osobogodziny. Tak jak powiedziałam, nie wiemy. Z drugiej strony mówimy o nauczycielach, ale nauczycielach i szkół, jak i również przedszkoli. No to oczywiście nauczyciele przedszkoli są pełnoprawnymi nauczycielami. Tylko że znów zadaniem własnym gminnym jest utrzymanie przedszkole, jak i tych wynagrodzeń, więc to już są inne wydatki, to już jest inna pula środków. Także generalnie rzecz biorąc, jest to w tym tyglu łatwo jest mieszać i, i łatwo pokazywać różne nieprawdziwe, w zależności od potrzeb, dane. To na koniec zapytam, co się wydarzy. Była, był ten protest w Warszawie we wrześniu. No i późna jesień, już prawie zima, nie jest pewnie dobrym okresem na to, żeby nauczyciele jechali z pikietą, czy demonstracją do Warszawy, no ale negocjacje, jak słyszymy, też nie przynoszą efektów. To znaczy tak, no mamy w przyszłym tygodniu spotkanie Rady Krajowej Sekcji Oświaty, na której będziemy podejmować decyzję, co dalej, no bo ta manifestacja, czy pikieta, która była 15 września, ona była takim pewnym początkiem, zaczynem pewnych działań z naszej strony, ze strony związkowej. Widzimy, że ministerstwo ze swojej strony nie, nie chce nic, nie tyle ulec, ale jakby usiąść i realnie konstruktywnie rozmawiać. Więc y, pani minister Zalewska stawia w nas w sytuacji y, jednoznacznej. Y, jeżeli powiedzmy, nie ma dialogu. I ten dialog, a dialog jest pozorowany, tak jak to spotkanie z zeszłego tygodnia to był pozorowany dialog. Bo jego tam nie było. No to będziemy prawdopodobnie roz, de, rozważać inne formy protestu. Niestety, przykro, powinniśmy się zająć nauką, pracą z młodzieżą, wychowywaniem, ale chyba będziemy zmuszeni działać, działać bardziej stanowczo. Strajk to jest zawsze jakaś ostateczność. Ja nie jestem zwolennikiem strajku, aczkolwiek jeżeli będziemy przyparci do muru, to nie wykluczamy też i takiej ewentualności. Bardzo dziękuję. Naszym gościem dzisiaj był Lesław Ordon, przewodniczący Regionalnego Sekretariatu Nauki i Oświaty NZZ Solidarność w regionie Śląsko-Domowskim. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję Państwu. Rozmowa poranka.